Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus, a dzisiaj mam pomoc w postaci Gracek.pl. Witam cię bardzo serdecznie. Witam cię bardzo serdecznie, Satanusie. I siemanko. No, moi mili, tak więc dzisiaj zajmiemy się dalszą częścią Red Dead Redemption 2. I w poprzednim odcinku mieliśmy grzanie balona, tak? Polataliśmy sobie nim trochę. I rozwiązaliśmy już do końca misję w sumie poboczną odnośnie rewolwerowców. A co się wydarzy dzisiaj? Sam jestem ciekaw, tak więc serdecznie was zapraszamy. Zapraszam. Tak więc lecimy dalej. Jesteśmy w naszym obecnym niby obozie. I idziemy do Dutcha. Zobaczymy, co ma dla nas za misję. No tam sobie cygarkę upali. You okay there? Working it all out. Once and for all, Arthur. What now? We're back, and I'm sitting here, and I am contemplating the great journey of the saga and considering the famous Those oilian actors of a mediocre justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire, Leviticus Cornwall, they want us, Arthur. They want us. And they are going to have us. Well, maybe they ain't the problem. Meaning? I don't know. It's just, well, I can't help but feel we would have been better running off someplace else. But the game ain't over, Arthur. I mean, I ain't played. Nie, no pewnie. Zabawa się jeszcze nie skończyła. I guess I'm more interested in saving lives than winning a chess. And maybe life ain't such a thing to cling on to so tightly. No doubt. What about the women? You sound like Hosea. Teraz na tęsknoty wzięło. Ciekaw jestem, jak długo jeszcze Artur pociągnie, bo on jest chory na tą gruźlicę. Pociągnie, spokojnie. Musi, nie? A jak? Jak to? No nie mogę znaleźć miejsca, żeby się ogolić, no i to jest problem. Jak zwykle. I just need time. I need time and no traitors. No i dobra. To co to mamy teraz zrobić? Przeprowadzkę? Czy co my mamy zrobić? Chyba ja tu musimy iść pogadać. Prowadzi? Pogadać z jakimś żółtym punktem, czyli z kim? Z Murzynem. Nie z Murzynem, tylko z Charlesem. No. Charles. Indian. No Murzyn. Nie, on to jest taki Indianin bardziej. Ale Indianą murzyńską mieszankę. Powiedział. Czyli musimy znaleźć miejsce, żeby znowu obóz zmienić. Zmienić miejsce naszego obozu. No, ciekawie. Ciekawie. No, zaraz zobaczymy, co to będzie. Nasz koń domaga się czesania. No. No, dosyć brudny. Nie tam brudny. Dobra, wyczeszmy go na szybko. No może i był brudny, może mieć rację, no. No teraz czyściutki jak... No można jeść z konia teraz. Gdzie my idziemy?
Co proszę? A gdzie wy jedziecie? Zmieniono? Znaleźć miejsce na nowe auto. Takie buty. A gdzie? Właśnie nie wiem. Indianin mówi, że wie. Ciekawe, czy w ogóle daleko jedziemy, bo to jest najciekawsze w tym wszystkim. Właśnie nie mogę, muszę jechać tym tempem, co on. No, może on będzie tym samym. No, ja mogę, wiesz, o to nawet nie mogę go wyprzedzić, gra blokuje sama. Ale troszeczkę, widzi pan, może... No to za takie troszeczkę, to wie. O, lepsze to nic. Nie lepsze nic. Z tyłu dalmatyńczyka, z przodu... Czarny... No bo czarny koń puścił się z dalmatyńczykiem. I to właśnie o to... Tak to wyszło, no. No zobacz, ile czapli. Czaple? Nie wiem, nie jadłem. No Dutch już nie wie, czego chce, zdecydowanie. No właśnie, bo niestety Jose zginął, jak próbowaliśmy obrabować bank. A jednak był przydatną osobistością. No ale cóż. Jak zwykle możemy popodziwiać okoliczności przyrody. Żybki podmiany. Te halucynki. No, trufle. Trufle. A ty, o, jakaś łódka jest. Kaczki zasrały, ale można chyba jeszcze mieć. No i co? Będziemy teraz płynąć łódką, czy? No ja, połowić ryby. Okej, Butcher Creek jest kilka miles up river. So I spent some time up this way while you were gone. I ran into rainfall, the eagle flies, the Indians. I've been trying to help out with the can at the reservation. Taką łódeczką w sumie się do końca nie spodziewałem, że będziemy płynąć, ale patrzcie, mogę skręcać lewo-prawo niezależnie od tego, jak machają wiosłami. Tak robili sobie, znaczy tą grę chcieli zrobić, żeby były te funkcje wszystkie jak najbardziej realne, a o tym jednak pomyślałem, znaczy nie pomyślałem. Dobra, gdzie my w ogóle płyniemy? Uja pindole! Nieźle. No to moi mili, wy chyba wyjdzie na to, że my do końca odcinka będziemy płynąć w łódce. Przypomina mi się od razu śmierć w Wenecji. Naprawdę. No, śmierć w Wenecji. Film, w którym przez cały film facet płynie łódką. Albo nie? O, proszę, trip skipa będziemy mieli. Od razu mi się to podoba. Gdzie się coś działo. Jak tama puściła, będzie wielka fala teraz iść. Ty. Ja już myślałem, że rzeczywiście. Bo tak zobaczyłem, że ta woda trochę wyżej. No pa, niosą łódkę. A bo my w górę rzeki płyniemy. To się trzeba namachać pagajami. To nie prościej im było iść wzdłuż rzeki?
I teraz jak masz daleko? Teraz po tym tripskipie? No. Podejrzewam, że całkiem blisko. O, jest jakieś ognisko. I co? Co się będzie działo? Dobra. Dzień dobry. Dobry wieczór. My jesteśmy z tych pokojowych rybaków. You know how we get to the caves at Beaver Hollow? You'll get away if you know what's good for you. Jakiś mięcho? No dobra, skoro oni nam nie pomogą, to idziemy sami. Tylko najgorsze, że widzisz, przepłynąłeś się łódką i już ciemno. Nawet nie pokażą nam, która godzina. A tak się chciałem dowiedzieć. W ogóle w tej grze jest bardzo dużo takiej eksploracji. Jest tyle miejsc, w których można coś znaleźć ciekawego. No ale co, będziemy się tak ślimaczyć, czy damy radę sobie przejść trochę szybciej? O. Od razu jakoś mi raźniej. Jak wiem, że nie musimy iść z buta. Bo to nie byłoby fajne taki kawał gdzieś podążać. Najgorsze jest to, że my i tak nie wiemy, gdzie idziemy. Mamy tylko jechać za nim. Takie... Byśmy wiedzieli gdzie, to przynajmniej by się człowiek inaczej psychicznie nastawił, nie? Nie, no tak. Guess that's good for us. Assuming these inbred bastards are willing to part with their home, which I'm sure they tak się dużo nic nie widać. No. Ja nic nie widzę. But I believe they hide out all over Roanoke Ridge. These caves are just światło one of their spots. Just why they keep it down. Ja zawsze tak mówiłem, że właśnie... Świecie. No tu nie powinno być... powinno być ciemno, a nie... Jak będzie ciemno, to nie będzie nas widać. O. No, nie, no to tak jak ci mówiłem zawsze, że mi się odbija. Ale to przez to, że to jest ten telewizor, wiesz? No, no, no. Jakbym miał monitor z matowym ekranem, wtedy byśmy się nie odbijali. A czemu Charles się skrada? Znaczy, że ja też powinienem. Chutko jasnego. Co to będzie? Akcja Hitman. Tam będzie akcja zabić Rudego. Ten księżyc słabo świeci w tym lesie. Dawaj, dawaj, Charles. Może ja łuk wyciągnę? Z łuku zawsze ciszej, nie? No, cichutko, na spokojnie. A on też ma jakąś ciupaskę. Tylko łukiem możesz na ciebie, co? Definitely Murphy's. I say we deal with them from here. You take one, I'll take the other. Okej. Bo ile broni nie miałem, to nie było czas. Good job. No w tamtych czasach jeszcze nie wiedzieli, co to tlenik. No, no, no. Ale co to w ogóle za dziady były? Czemu my ich ten...
się ktoś zagnieździł. Jakaś szarańcza. Okay. Let's see what's going on. It's the stagecoach went missing. Jesus. O kuj. Bo to chyba jakieś kanibale. No. Grubo. Let's get on with this. Okay. What you think? Do roboty. Otóż to. Dynamitu, czy będziemy się skradać? Dynamit. Też tak sądzę. Też tak sądzę. Jedzie. To mi się podoba. Po cichutku, ale nic dynamit i bum. No masz. Ojej. Odpalamy. Okay. Get in a bit closer and then throw it into the cave. No dobra. Hey. Dynamite, Arthur. I hea, boom, motherfucker. Ojej, aż sam się wywróciłem. Ajajajajaj. Ej, czemu ja leżę? Oj, zabij pomiarki. O jeszcze, o idą szarańcze. A pan do kogo? Bierz pan tę maczetę. Jeszcze jednego. Nie no, tam już nikt. Czy tego bierze? Chłopcy! Ja! Chyba za blisko. No co zrobić? No, ale to tak nie miało być. Charles się rzucił na dynamit własną piersią. To jest jakieś takie... No nie no. O, ale teraz trochę jaśniej mi się wydaje. Już nie. Już nie? Nie, bo to na górze księżyc. Na górze był księżyc. Dupa. Nic nie widać prawie. Teraz na spokojnie, precyzyjnie, koncentracja, albo i tak dużo. I bum. Czemu mnie coś wywala, ja nie wiem. Wstawaj, Artur. Hela. Pierdziele! O ja! God damn it. Co, co, co? Nie, nie, nie. To... Nie, to trzeba rewolwer. Masz dwa? No, może dwa dynamity im rzucić. Jeden, potem drugi, jak wybuchnie. No pewnie. Dajesz. Po dwa razy. To nie będzie złe. Wrzucisz im jeden. O, i to tu co, trzeba sobie przycupnąć. O. Nic nie closer tam. Closer, closer. Coś. I od razu drugi. I od razu jeszcze trzeci. No. I jeden. Dobra. I sobie chyba jedną broń, co? Dobra, dobra. Ale... Nie, ta broń jest dobra. Bo ty... Jak to mają? Takie wasz mini szukamy. Co, obrzyny takie? Ja nie mam obrzynów, ale dobra. Ta broń jest dobra, bo ma dużo nabojów w magazynku, wiesz? Co się stało? Co jest? I o co chodzi? Porażka. Charles nie żyje. No bo Charles pobiegł do przodu i go zaciukali, ty. Nieładnie się zachował. A to ci... Nie no, przepraszam was bardzo, drodzy widzowie, iż to kilka razy powtarzamy. Ale to wina Charlesa. Ni. Dobra. No jedziesz.
Dobra, wystarczy. O, ten już goni do przodu tak, właśnie. Chodzi, nie poczeka, no panie wszyscy wyjdą. Jak to Indianie? Nie poczekają. Kurczę. No i gdzie ty tam lecisz? Tam słychać kogoś, ale... Pytanie tylko, czy to byli wszyscy, czy jeszcze... Nie. Jest tutaj był. Nie macie, nie macie. Nie ma gada. W moim jadłospisie. Coś tu się. Oj! Oje. Oj, oj. Nie cię widzę. O, jest. Już to twój. To mój, ale tam jeszcze był jeden, bo na minimapie go gdzie. Nie wiem, o, jeden jest tam. Pierdziel. Co jest? Uj, uwaga. Jo. Terminator. Pierdziele. To co, oni ją trzymali chyba w wiadomym celu, nie? My ci nic nie zrobimy, dzieci, no. Chyba, że Gracek, bo ja na pewno nie. Jak ładna. Ty pies na baby. Nie no, ale to tak troszeczkę w tych jaskiniach jeszcze uwięziona kobieta, to tak jak w stylu w tym filmie Wzgórza mają oczy, nie? Miss, you okay to ride on my horse a little? I'll keep you safe. Po rudą przyjechaliśmy. Ruda baba. No, może rudego tam zabiliśmy? Yes. They. It's okay, miss. The others, they killed them. No właśnie, tak idę i mówię, którędy tu. Ale na skróty, tutaj w lewo, jakbyś tam szybciej, chyba co? No tu wiesz, tu są takie tereny niepewne. Jak pan. Dobra, pani nie płacze, bo mnie pani konia zamoczy, tapicerkę. No, to się teraz wyśpisz. What's your name, miss? It's okay. Meredith. You're gonna be home soon. Meredith. No, you don't. Meredith. Meredithka. Czekaj, daleko jest do tego Annesburga? A nie, jesteśmy już prawie na miejscu. Lewo. Nie, tutaj skrótem nie, bo tutaj są, widzisz, górki dołki. Bym pojechał skrótem, też bym nie dojechał. Tutaj to by przysłowie było takie, że kto drogi skraca, ten później do domu wraca. Przystory normalnie. Nie, tu nie trzeba przez tory, bo no, już jesteśmy prawie na miejscu.
Nie, to ta. Johannesburg to tutaj, gdzie są te kopalnie właśnie. Head for the main street. It'll be easier to walk from there. No. I jesteśmy na miejscu. I tak by to wyglądało. Yes. Thank God. Which place is yours? Up at the top of the hill. It's near the blacksmith. Mama. Ma! Ma! Meredith? She's alive. Oh, she's alive. No, ledwo, bo ledwo, ale żyje. Pretty bad things, I'm afraid, ma'am. Murphy Group guys. Oh, my God. How did you manage to? I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. Nie, nie, nie. Nie. Ja to z dobrego serca nie biorę. Kasiory nam nie brakuje. Niech znają naszą dobroć. A na co mnie to Artur i tak zginie, przecież gruźlicę ma. Thanks, buddy. Ja widzi pan. No i chyba tak to leciało. Tak to leciało i się zakończyło. A gdzie on jedzie? Tak bez pożegnania. Nieładnie. Z jego strony. Nie powiedział, gdzie jedzie. A tutaj. A to my teraz będziemy w tych jaskiniach sobie mieszkać. Nie, to fajnie. Oh, you and Micah find anything? Nic miejsce. Jeszcze się oczy w jaskini. Po tunelu, tam klatka już jest. No. Relentlessly ambitious fella, isn't he? Micah and I'll sniff about, see if he knows we're here, and exactly what his plans are. So, Dutch! Did you miss me? I found her drunk in Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back and drunk. The master, the Lord God Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn, I am in him. I ain't her. Or any of your stooges. Calm yourself. You don't owe me nothing. Miss. I don't owe you nothing. Nothing. Okay. I'll spit in your eye. I did. I told them. I'm sorry? Yeah, I told them and I tell them again. Now I've got God's ear. You told who what? Mr. Milton and Mr. A, Ross. Czyli ona nas sprzedała. O, to ci. You did what? O, I love you, you goddamn bastard. Go on, shoot me. She ain't worth it. You told on me. Oh, you're you not betrayed so now, me. Are you? Fine. Calm down. Arthur? She's a fool. Get her out of here. You know the rules. You're not so big now. Are we, Your Majesty? You. Oh, cool. So big. Whoa. Oh, babiczka. No, ale należało jej się, no. Znała zasady, zdradziła. Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you. Quit your lollygagging. Get back to work. No, należało jej się. No. Ale że babiczka to rozwali, to się nie spodziewałem. I w taki oto sposób, moi mili, zaczyna się rozdział szósty. No, sympatycznie. Powiem szczerze, że sympatycznie. O, ładny jeleń na zakończenie. Na rozdziału, jak i odcinka. Bo to jest właśnie ten moment, moi mili. Ten moment, w którym zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście z nami, że gramy wspólnie. O, Artur wstaje, bo może. Dobra, pytanie tylko, czy od razu mamy jakąś cutscenkę, czy... Gruźlica daje się we znaki. Nie, nie mamy tutaj. Będziemy mogli sobie normalnie, swobodnie się poruszać.
Tak więc, moi mili, ja wam bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny odcinek, który ukaże się już niebawem. Śledźcie Instagrama. Na Instagramie będę informował właśnie dokładnie, gdzie, jak i kiedy, o której godzinie będzie odcinek. A teraz, moi mili, żegnamy się z wami. Tak więc trzymajcie się ciepło. Na razie, hej! Na razie, tu. Hej, hej.